ten dzisiejszy dzień to wielki początek przyszłości polskiej energii. Ta inwestycja, podobnie jak wszystkie nowoczesne projekty, wygeneruje też skok cywilizacyjny. Jest to blok, który stwarza kompletnie nową jakość. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego miało wyjątkową oprawę. W asyście marszałek Sejmu Ewy Kopacz, premiera Donalda Tuska, ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego oraz przedstawicieli władz Enei Wytwarzanie, Enei S.A., Polimexu Mostostal oraz Hitachi Power Europe podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano go na placu budowy. Nowy blok energetyczny o mocy 1075 MW to największa inwestycja energetyczna w kraju. Premier w swoim wystąpieniu podkreślał, że to właśnie w Kozienicach zaczyna się drugi etap skoku cywilizacyjnego Polski, związanego z inwestycjami. Mówimy dzisiaj o ponad 6 miliardach, które będą pracowały tutaj w Kozienicach, będą także dawały miejsca pracy. To daje wyobrażenie o potędze tych marzeń, które dzisiaj zamieniają się w realny plan działania. Budowa bloku potrwa 58 miesięcy. Zwiększy on moc elektrowni aż o 30%. Inwestycja ma dać impuls do dalszego rozwoju branży energetycznej w kraju i samej grupie Enea. W nowym bloku znajdzie bowiem pracę aż 300 pracowników. Prezes zarządu Enei Wytwarzanie Krzysztof Zborowski podkreślał, że budowany blok stwarza nową jakość w polskiej energetyce. To jest rzecz, na którą przede wszystkim czekał polski system elektroenergetyczny, czekała Enea, czekała elektrownia Kozienice i wszyscy mieszkańcy Kozienic i okolic. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu mówiła, że ta inwestycja to dowód przeciw wszystkim pesymistom. Jestem pewna, że zapowiadane w wyniku tej inwestycji dodatkowe ponad 1000 MW dadzą polskiej gospodarce moc dobrego działania. Dobra energia i świetne humory dopisywały wszystkim uczestnikom uroczystości. Toast za pomyślność projektu wzniesiono tradycyjnym japońskim trunkiem sake. Mamy nadzieję, że w 2017 roku otwarcie nowego bloku będzie równie uroczyste.